Lodownia. Prawdopodobnie w połowie lat 20. XIX wieku, w siedliszczu, wkrótce po wzniesieniu domu, Adam Jaworski wybudował na podwórku lodownię. Wypełniana lodem służyła do przechowywania mięsa i chłodzenia piwa. Zagłębiona, metr poniżej poziomu gruntu, przykryta jest dachem z cementowo-piaskowej dachówki o bardzo dobrych właściwościach sładzających. Przestrzeń między podwójnymi drewnianymi ścianami wypełniona jest warstwą izolacyjną z grubo ubitej słomy i liści. Podwójne drzwi chronią wnętrze od bezpośredniego wtargnięcia ciepłego powietrza z podwórka. Usytuowana od południa rozłożysta lipa cieniem obejmowała prawie cały dach lodowni. Lód należało zgromadzić zimą. Jeździło się po niego do pobliskich zbiorników wodnych. Stafle lodu układano w lodowni, przesypując je trocinami z solą i przykrywano słomianymi matami. Dzięki lodowni można było zabezpieczać mięso z uboju i produkowane w masarni wędliny. Trzymano tu też piwo w beczkach i butelkach oraz oranżadę. Stąd Edward Jaworski przynosił w wiadrze pokruszony lód do sali bufetowej i wsypywał go do komory chłodniczej aparatu do dystrybucji piwa.